Siema, to pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników wędkarskiej przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tę chwilę, drodzy Państwo, jest... 21 lipiec 2024, dokładnie niedziela. I w ten niedzielny dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tej wody. A co uda się złowić, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Wędki zarzucone, jedna na dygającą szczytówkę, tak widzicie, czyli lewa, a prawa sygnalizator brań i zmieniłem kowrotek, na nim jest plecionka oraz kij na trochę sztywniejszy, mocniejszy Shimano Bassmaster do 110 gram wyrzutów o długości 3,90. I tak to mniej więcej będzie teraz wyglądało. A co będzie brało, zobaczycie, więc zostańcie ze mną, bo chyba jesteście ciekawi co i jak. Ja też tą niedzielną porą na kielcoku będzie brało. Mam pierwszą rybkę, więc ściągniemy. Jakieś zawody chyba tam będą. I co mamy? Wezmę podbierak. Leszek. Mamy pierwszego Leszka, czyli Lesio jest, zobaczcie, 45 cm bodajże. Czterdzieści cztery, więc baja, mamy rybkę, zobaczymy tylko co. Plecionka jest, więc kowrotek muszę otworzyć, wędka jest sztywna, to wiecie. Tak to mniej więcej wygląda. Co tu mam? Weźmiemy podbierak. I co tu mamy? Jazika. Mamy niedużego jazika. Czyli zobaczcie, jaki ładny jazik. Więc wypuszczamy rybkę i przerzucamy zestaw. Mam kolejną rybkę.
czarny leszczyk. Ładny leszczyk. Okej, taka 50. Ładny, duży leszcz. Zobaczcie, jaki ładny. Zobaczcie, 50. 50. Dokładnie. Zrobię mu zdjęcie. Taka ładna 50 wraca. Więc wracaj, byku. I baja. Mam kolejną rybkę. Zobaczymy co. Leszek. Ładny leszo. Baja. I wędkujemy dalej. Nic dodać, nic ująć. A tam zawody są. Nie wiem z jakiego koła, ale zawody spławikowe. Ok, jest kolejna rybka. Niedzielna. Miejmy nadzieję, że jakiś ładny leszczyk koło 50. Od razu się ochłodzę. Okej. Chodź tu do Pyzusia. I kolejna ładna ryba. Zobaczcie sami, ile ma. 48. 48. Więc piękny leszczyk. Baja. A ja się chłodzę i wędkuję dalej. A więc jest kolejna rybka. Dokładnie. I od razu się chłodzę. Ach, jak fajnie. O, jak przyjemnie się chłodzić. Ach, ściągając rybkę. I miejmy nadzieję, że będzie ładny leszczyk. Dokładnie. Dokładnie. Taki ładny leszczyk.
Więc odczepię go i zwracamy mu wolność. Taki 46 cm. Na bank. Zobaczcie. 45. 45, więc baria. I wędkujemy dalej. Jest. Jest kolejne branie, kolejna rybka. Idzie bokiem. Chyba będzie ładny leszczyk. Tak, leszcz. Więc go weźmiemy. Chodź do Pezusia. I mamy kolejnego ładnego leszcza. Zanęta domoczona, tak jak zwykle. Ostatnio proferuję przemoczoną zanętę. Tak, mobilnie jest. Mniej rzeczy biorę, hulajnogą przyjeżdżam. Mniej zanęty, mniej dźwigania. I dlatego na dłużej starcza. I taki ładny 47 cm gdzieś na oko. Ładny, więc płyń. A ja przerzucam zestaw i wędkuję dalej. Jest pyte. Nic dodać. Kolejne branie, kolejna rybka. I siedzi znów. Prawdopodobnie ładny leszczyk. No i dobrze. Niech biorą. Oby jak najwięcej. A ja się chłodzę, jak widzicie. Jedna strona. Druga strona. I mamy Lesia. Chodź tu do Pezusia. Chodź do Pezusia. Chodź do Pezusia. I ładny, złocisty Lesio. Dobrze. Odczepiamy rybkę. I zwracamy jej wolność. Baja. Jest kolejne branie. Kolejna rybka. Więc chłodzimy się i ściągamy rybę. Zobaczymy tylko co tym razem. Zobaczymy tylko to, co jest. Chodź tu do Pezusia. Leszcz. Leszczyk. Kolejny. Ładny leszcz. 47. Więc zmierzę go szybciutko. Tak, aby zobaczyć, czy mam miarkę w oczach. 47 mu daje, nie większy. No ile?
do burty. Zobaczcie, 4,7 burta, 4,7. Widzicie, to mniej więcej w miarkę mam w oczach. Taki 47, kolejny piękny leszcz baja. A ja przerzucam i wędkujemy dalej. Mamy kolejną rybkę. Zawody jeszcze trwają, ale nie widzę tak, żeby coś łowili. Dobrze. Kolejnego leszcza prawdopodobnie. Chodź tu do Pyzusia. Patelnia. Chodź tu, chodź. O, spiął się. Za szybko. Po drugiej stronie jechał ojciec z synem na rowerach i nagle do syna ojciec mówi: zobacz, ile po drugiej stronie rybiarzy, a tu po mojej prawej stronie jest pełno kolegów na zawodach spławikowych, więc nazwał ich rybiarzami. Takie fajne słowo, czyli jestem rybiarzem, nie wędkarzem. Więc powiem, drodzy Państwo, tak, nic już na tą chwilę raczej nie bierze. Zawody były od 8 do 13, bo o 13 było koniec zawodów. Nie wiem, co tam połowili, zobaczę na internecie. I tak powiedziałem, do godziny 12.30 praktycznie od rana miałem brania ryby, a później przestój. Więc nie ma sensu już siedzieć. Ja słońca naapałem, jak widzicie sami, jest energia, jest słońce, jest uśmiech na twarzy. I tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną. I jadę do domu. Cześć.